O hej, vloga zaczynam bardzo późno, bo jest już prawie 16, ale... O Jezu, ale już tutaj jestem. Przeniosłam się tu, bo lepsze światło jest. Ale no nie szło wcześniej nagrywać. Nie miałam humoru, nie miałam motywacji i po prostu nie było sensu. Więc postanowiłam dopiero teraz nagrywać. Ja sobie wcześniej kręciłam włosy, ale już mi wszystko, wiecie, opadło. Bo ja nie używam lakieru, nie używam jakichś takich rzeczy, więc... No więc od razu mi się to rozkręca po prostu po paru godzinach. Jaki będzie ten dzisiejszy vlog? Nie wiem. Trochę wam ponagrywałam, bo zrobiłam sobie nowe paznokcie. Nie wiem, gdzie ta ostrość jest. O. Taki fiolet, jak teraz jest modny, wiecie, taki odcień fioletu. No, tak jak mówię, dzień mi zleciał po prostu na tej duchocie ciężko, ale to dobrze wiecie, to każdy ma taką duchotę. Dobrze wiecie, że po prostu ciężko się, no jak to powiedzieć, egzystuje w takiej temperaturze. Jeśli ten kanał szczery, no to będzie. Nie będę udawać, że wszystko jest kolorowo, jak nie jest, prawda? Ja się czuję dobrze, dobrze spałam, chociaż poszłam spać z mokrymi włosami i potem mi było jakoś tak zimno, wiecie, tak niewygodnie, budziłam się, także już tak nie będę robić. W każdym razie. Co byśmy mogli razem zrobić takiego pozytywnego, żeby mi się humor poprawił? Nie wiem. Nie wiem. Mówię, niepotrzebnie chyba podjęłam się tego wyzwania, bo mówię, momentami to naprawdę nie ma co nagrywać, bo moje życie nie jest bogate, wiecie, jak innych youtuberek, bogate w jakieś niesamowite przeżycia, tylko jest po prostu rutynowe i tyle. I też to, co mi napisała jedna dziewczyna właśnie chyba 2 czy 3 dni temu, że od momentu, kiedy mnie ogląda, to pierwszy, tak według jej jakby czasu, pierwszy raz widzi, żebym ja w ogóle gdziekolwiek wyszła. I w sumie coś w tym jest, bo ja tak naprawdę wychodzę tylko, wiecie, jak mam potrzebę tam zakupową i tak dalej, ale no moje życie takie jest, że raczej nie ma fajerwerek, ja w ogóle się zmieniłam. Uważam, że zmieniłam się na gorsze. Przez to, jaki tryb życia teraz prowadzę. I no, po prostu będę chciała to zmienić. Bo ja byłam kiedyś osobą rozrywkową, która, wiecie, chodziła na imprezy. I nie mówię tutaj, wiecie, o takim piciu, upijaniu się czy coś, tylko mówię o konkretnej rozrywce, o zabawie. O tym, że chodziłam do ludzi. Że, wiecie, śmiałam się, rozmawiałam, miałam znajomych. No tak jak to zwykle w wielu domach bywa, że tak po prostu robiło się jakieś posiadówki, wiecie, w domu jakieś domówki i tak dalej. A teraz co? Przeprowadziłam się, wiecie, i tak naprawdę ze znajomymi mam kontakt tylko internetowy, bo tutaj za bardzo tak ludzi nie znam. No i tyle, no. Skończyły się imprezy, skończyła się rozrywka i nie ukrywam, że mnie to frustruje i zamierzam to zmienić. Porażka po prostu i tyle. Także myślę, że z czasem, wiadomo, teraz jest sytuacja taka, jaka wiecie, dlatego to blokuję, ale gdyby nie to, no to myślę, że już by mnie tu dawno nie było. Bo to, ile ja dni przesiedziałam na kanapie, takiej stagnacji, to już po prostu przekracza wszelkie pojęcie. I gadanie w stylu, że dlaczego sama nic nie robisz? No bo ja jestem taką osobą, że ja nie lubię robić rzeczy sama. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to... To już nie jest mój problem. Ja jestem osobą towarzyską, lubię przebywać z ludźmi, lubię się do ludzi uśmiechać, z nimi rozmawiać, przeżywać każdą chwilę, śmiać się, żeby mieć wspomnienia, a nie siedzieć na kanapie z książką. No ja taka nie jestem. Jak komuś to nie odpowiadam, to cóż. Tak bywa, nie? Dlatego myślę po prostu, bo w ogóle wyszła akcja z tym morzem we wrześniu. No i się zastanawiam, tylko że, no tak jak wam mówię, no są to koszta, jest teraz właśnie ta sytuacja i też bym musiała wracać sama, więc doradźcie mi, co zrobić. Czy jechać, czy nie jechać? Jakaś mucha mi tu lata. Czy jechać, czy nie jechać nad to morze, bo bym pojechała się wyrwać, bo już naprawdę brak słów i człowiek się tak zniechęca. Tak, takie sytuacje są jeden, drugi, trzeci, dziesiąty raz i człowiek się zniechęca.
Sami wiecie, macie swoje pasje, macie swoje zainteresowania, jakiś sposób bycia i jednego dnia wam to wszystko ktoś zabiera. No to wiecie, wy możecie sobie wyobrazić, jakie to jest uczucie. Ja także myślę, że porażka, jeszcze raz porażka. Nie mam dzisiaj humoru i nie będę udawać, że jest kolorowo. Mówię, zakręciłam sobie tylko trochę włosy, ale już mi się rozwaliły. Nie malowałam się, muszę sobie wyregulować jeszcze brwi. Mam bardzo jasne brwi, ale no ale rosną mi. Tak jak widzicie, o mam tutaj, zawsze sobie z dołu po prostu reguluję tylko. Nie reguluję tutaj z góry, żeby wiecie, nie było jakichś takich dziwnych, wiecie, bo z czasem może tak się obniżyć. Więc sobie reguluję tylko to na dole. No i tak staram się, ale już po prostu zbieram się do tego, żeby to zrobić. No i co? No i taki to vlog dzisiaj będzie. Trochę marudzenia, no ale co? Musiałam wam się wygadać, musiałam to powiedzieć. Jeżeli ten kanał jest życiowy, jest tak naprawdę 100% życia, że wiecie, bo muszę poruszyć jeszcze jeden temat. Bo w ogóle teraz, jakoś niedawno, pod koniec lipca, wyszły kosmetyki Rihanny do pielęgnacji. Ja się dzisiaj natknęłam na, jak to się mówi, na YouTubie, na filmik, gdzie ona pokazuje właśnie tę swoją rutynę, no wieczorną rutynę pielęgnacyjną. I wiecie, miała taki lekki makijaż i w ogóle, ale potem użyła tych kosmetyków i to zmyła. I wywołała we mnie taką refleksję, że wszyscy tak, wiecie, pędzą za tą doskonałością, za tym, żeby być idealnym i po prostu na siłę się te dziewczyny malują przed tą kamerę. Ja też się maluję, ale rzadko. U mnie większość filmów jest bez makijażu. A tak naprawdę, czy taka znana gwiazda, czy jakaś youtuberka, czy zwykła dziewczyna gdzieś tam na ulicy, to wszystkie dziewczyny wyglądamy tak samo. Wszystkie mamy niedoskonałości, wszystkie mamy, wiecie, albo cienie, albo worki pod oczami, czy jakiś krzywy nos, czy za małe wąskie usta, czy cokolwiek. Czy jakieś opadające policzki. Także to, jak ja ją zobaczyłam bez makijażu, zobaczyłam, że ona po prostu jest taką samą dziewczyną, jak my wszystkie inne. To dało mi po prostu do myślenia, że po co ja w ogóle, wiecie, tak się spinam tym. Bo jeszcze momentami mam taką spinę, że patrzę na te dziewczyny inne na YouTubie, że one takie wymalowane, wypięknione, a ja widzicie, o tu mi ramionczko ze stanika wystaje, fałduje się, tu mam włosy rozszczepane, nie mam makijażu, brwi mam jasne, że wyglądam jak duch i niekiedy dostaję komentarze właśnie, że a propos tego mojego wyglądu. Ale takie sytuacje po prostu dają mi do myślenia i stwierdzam, że właśnie takie jest życie i tak ma to wyglądać, że kobiety po prostu tak naprawdę wyglądają bez makijażu, że są niedoskonałe. I to wam chciałam powiedzieć, że wiecie, można o siebie dbać, owszem, ale nie do takich skrajności, żeby wiecie, aż tak przykrywać wszystko po prostu na mega maksa, codziennie, każdego dnia, nawet jak wyrzucacie śmieci, bo się wstydzicie pokazać. A w ogóle jeszcze, żeby było tego mało, to już rozmawiałam właśnie z Angeliką, z tą dziewczyną, co poznałam z ją na Instagramie. Także pozdrawiam cię. Bo naprawdę powiem wam, że w internecie czasem można znaleźć sympatyczniejszych ludzi bardziej niż w realnym życiu. Ale do czego zmierzam? Chciałam znaleźć sobie pomysł na filmiki, które mogę wam kręcić w przyszłych tych razach, w przyszłych dniach. I przejrzałam i natrafiłam na konto właśnie nastolatki, chyba 15 albo 16 lat dziewczyna, która ma tam ponad 100 tysięcy obserwujących właśnie na YouTubie. I weszłam sobie na filmik. Cały jeden 20-minutowy filmik obejrzałam i się po prostu złapałam za głowę. Bo moim zdaniem 15 lat to jest jeszcze bycie dzieckiem. Nastolatkiem, dzieckiem. No coś w tym stylu. Że ja mając 15 lat, ja nie myślałam o tym, ojej, czy zapomniałam zrobić hybrydy na stopach. O jakimś olejowaniu włosów, o tym, że chyba czas przedłużyć sobie rzęsy.
I w ogóle dawania też o tym, że się daje żel, Boże, nie mogę się wysłowić, że się daje krem czy żel pod oczy, który piecze i który ewidentnie uczulił, a i tak się go używa, no bo przecież taka moda jest. Także powiem wam, jestem przerażona tym, jak te nastolatki teraz wyglądają, że to są po prostu klony tych wszystkich lasek z Instagrama, tak samo się ubierają, tak samo się czeszą. Tylko hybrydy, tylko rzęsy doczepiane, permanentne brwi i po prostu i brzuchy na wierzchu. Także jestem wstrząśnięta tym, bo ja taka nie byłam. I po prostu mnie to przeraża, jak to wszystko wygląda. Że ona mówi, że się przejadła wczoraj i że czas na odchudzanie, gdzie jest szczupła taka jak ja. Brak słów normalnie. Przeraża mnie to wszystko i też jestem zła, bo pisałam wam na Instagramie. Ja ogólnie przejmuję się losem świata generalnie. Interesuje mnie kosmos i zawsze interesował mnie świat, to co jest, wiecie, w nim piękne i tak dalej. Jak się dowiedziałam właśnie o tym Mauritiusie tam, że ta z tego kontenerowca, tak, się wylała ta ropa, to mi się ryczeć chciało, że po prostu, no wiecie, niesamowicie rzadkie gatunki, w żaden sposób, jeżeli to już wiem, że w żaden sposób nie jest odnawialne. Pełno roślin niespotykanych i wiecie, i w tym oceanie, czy w morzu, tam też jakieś największe na świecie żółwie, czy coś w tym stylu. Jakieś po prostu niesamowite, niesamowite rzeczy. I to wszystko pójdzie w cholerę przez ludzi, przez głupich ludzi. Mnie cholera bierze na to, jak po prostu człowiek niszczy wszystko. Ja już mam potąd. To, co się dzieje w tym roku, jeśli chodzi o katastrofy ekologiczne, przerasta po prostu poziom mojej cierpliwości. Najpierw była Amazonka, potem była Australia i teraz jeszcze ten zakątek. Jeszcze się słyszałam, że na Syberii są pożary. To już po prostu krew mnie zalała, naprawdę. Bo ja, moim największym marzeniem jest podróżowanie. Teraz przez tę całą sytuację to już w ogóle całkowicie się ten temat wykluczył, ale mówię, dobra, przyjdzie czas, minie tam załóżmy 2 lata i w końcu będzie można znowu podróżować, odłożę sobie kasę i chociaż w niektóre miejsca może raz na parę lat sobie pojadę. Ale za niedługo mam wrażenie, że nie będzie w ogóle sensu odkładania tych pieniędzy, bo już wszystko poniszczą ci ludzie, naprawdę. Wywalają, wycinają wszystkie drzewa w pień, bo stawiają budynki. Po prostu, naprawdę, jestem zasmucona, zirytowana tym, co się dzieje i dajcie mi znać, co o tym myślicie, bo ja po prostu mam już dość. Naprawdę, jestem sfrustrowana. Też słyszę na tych spotach tych celebrytów, że oni segregują śmieci, że dbają o ekologię, a potem wchodzę na Instagrama i jest zupełnie co innego. Niby się mówi, że no, ja już ciuchów nie kupuję, po czym jedna z celebrytek mówi, że no, jak będę miała tyle i tyle kasy, to kupię sobie nowych firmowych ciuchów. No po prostu ludzie, jak można być tak zakłamanym? Albo się mówi jedno i faktycznie się dba o ekologię i się segreguje i się nie, wiecie, nie kupuje nowych ubrań i tak dalej, albo nie. Ja, powiem wam, jeśli chodzi o ubrania, to niektóre moje rzeczy to mają po 10 lat. Te bluzeczki, które ja sobie ostatnio kupiłam, to był chyba, nie wiem, pierwszy raz po 5 latach. Ja tak rzeczy nie kupuję, tak samo jest z butami. Raz na jakiś czas, wiecie, jak mi się zniszczą, albo jak czegoś mi w szafie brakuje faktycznie, na upały czy na inne jesienne dni to kupuję, ale nie, że tak codziennie, cały czas. Po prostu masakra. Tak się zirytowałam, że dajcie znać, czy wy też macie takie przemyślenia, bo ja już po prostu nie mogę. Już musiałam to wam powiedzieć, bo krew mnie zalewa. Jak tak można niszczyć wszystko? Wszystko, co jest piękne, co jest niepowtarzalne, czego nie można nigdzie indziej zobaczyć, to po prostu pójdzie w cholerę. Także sorry za takiego vloga, ale musiałam wam się wygadać. Czasami są takie dni, że trzeba się po prostu wkurzyć i wyżalić i wygadać. I mam nadzieję, że kolejne vlogi już będą bardziej pozytywne.
Ale wierzcie mi, że naprawdę nie jest łatwo nagrywać, gdzie tak naprawdę no, nie ma tego motoru napędowego, nie ma tego pomysłu i nie ma motywacji z drugiej strony, od osoby, z którą się jest. Ale to już pomijam. Pomijam, nie walczy Juli, tyle będzie z tego. Chociaż wiem, że byście chcieli, żebym nagrywała, ale czasami mam takie myśli, że już po prostu to nie dla mnie jest. Ja nie umiem, wiecie, tak pójść w tą komercję, że ja po prostu widzę po tych wyświetleniach. Jak coś kupuję, to nagle 600 osób ogląda, a jak nie, to 100 osób mnie ogląda. To nie ma sensu. Myślałam, że to wiecie, będzie taki dodatkowy zarobek, że przy tym będę mogła poznać nowych ludzi i w ogóle, że będzie się to rozwijało, że będzie to przynosiło jakiś efekt. Ale widzę, że to chyba nie jest dla mnie. Ja po prostu, ja jestem specyficzna. Też wiele rzeczy mnie wkurza, też YouTube się zmienił, też pewne rzeczy ograniczył, więc nawet ci, co mają duże kanały, to już nie zarabiają tyle co wcześniej, bo YouTube też wszystko ucina, ucina, jak się tylko da. Tymczasem kończę. Mam nadzieję, że nie zepsułam wam humoru na resztę dnia. Znowu odpalę wiatrak, mimo że muszę, wiecie, też ograniczać siedzenie przy nim, żeby mnie znowu tam nie owiało, ale no nie daję rady. Jest tyle stopni, że z 35 jest na pewno. Także kończę, no i tyle, no. Dziękuję serdecznie wam za oglądanie. Podzielcie się swoimi przemyśleniami na dole. Możecie mi porzucić jakieś pomysły na filmy, ale myślę, że ciężko mi będzie coś wymyślić, bo ja po prostu dzisiaj to miałam taką depresję, że naprawdę tak mnie zmogło na wiecie, brak motywacji, w ogóle chęci do czegokolwiek. 6 godzin na telefonie oglądałam filmiki, naprawdę. Gdzie też muszę ograniczać siedzenie przed telefonem, bo mi się rozmazuje ten obraz. Bo mam ten zespół widzenia komputerowego. Szkoda słów. Dobra, kończę. Trzymajcie się. Może jutro będzie lepiej. Pa, pa.